Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam konfigurację, której tutaj jeszcze nie było. Nowa Kia Niro, hybryda Business Line w kolorze Aurora Black. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Niro, hybryda, czyli 1.6 wolnosące 105 koni plus silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 141 koni, a do tego wszystkiego automat sześciobiegowy dwusprzęgłowy 6 DCT, wersja Business Line, tu akurat na Feldze 18. Do Business Line'a jest dodatkowa opcja dobrania takiej felgi za 2000 zł. Kolor Aurora Black, cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 152 700 zł brutto. Wersja Business Line w tym przypadku to felgi 18, to przyciemniane szyby z tyłu, reflektory full LED, aktywny tempomat, head-up display, asystent pasa ruchu, system autonomicznego hamowania, czujniki parkowania przód-tył, reflektory full LED. Tak wygląda grill wersji Business Line. Jak Wam się podoba? W czerni ten samochód. Nie wiem, czy to z wiekiem przychodzi, ale ostatnimi czasy czarne samochody naprawdę zaczynają mi się podobać. Ja wiem, że trzeba się trochę bardziej postarać przy utrzymaniu czarnych samochodów, ale na tej Feldze uważam, że ten samochód wygląda naprawdę zacnie. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 152 700 zł brutto. Tak wyglądają kluczyki zbliżeniowe. Wersja Business Line to również elektryczna klapa bagażnika. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli można ustawić, żeby ona się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. To jest ta taka półeczka oddzielająca przestrzeń bagażową. 425 litrów pojemności, koło dojazdowe. Tutaj są fabryczne nakrętki, bo samochód ma nałożone nakrętki zabezpieczające. Takie dwa schowki po bokach. Cyk. Ładne te felgi są. 18. I o ponad 225-45 R18. Tu mamy tą nakrętkę zabezpieczającą. Nowa Kia Niro, wersja Business Line w kolorze Aurora Black. Jeśli ktoś byłby zainteresowany taką bądź podobną konfiguracją, zapraszam do kontaktu. Jest kilka samochodów w transporcie. Coś w miarę szybko byśmy znaleźli. Podświetlane klamki. Kluczyk zbliżeniowy. Miękko. Tutaj fajny materiał. Ten podłokietnik mi się podoba. Pełna elektryka. Cyfrowe zegary. Wielofunkcyjna kierownica. Aktywny tempomat. Regulacja odległości. Sterowanie radiem. Odbieranie połączeń. 12V baterii reset, elektryczny fotel, fotele z pamięcią wchodzą w pakiecie premium, tu mamy półskórę, materiał, skóra ekologiczna czy wegańska, jak zwał tak zwał. Zawsze zwracam uwagę, jak te fotele są fajnie wyprofilowane. Podłokietnik, tą przegródkę można wyjąć, w sumie nie wiem po co, ale można. Dwa uchwyty na kubeczki, albo schowek, albo dwa uchwyty na kubki. Proszę. Też sprytne rozwiązanie. Shift by wire, ambientowe oświetlenie, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. Tam z przodu jest indukcyjna ładowarka, USB pod CarPlaya pod Android Auto. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, dwufunkcyjny panel. Nawigacja z dostępem do internetu, Kia Connect. Tutaj też jest ambientowe oświetlenie. Lusterko fotochromatyczne, system e-call. I bardzo dużo miejsca z tyłu. 2,72 rozstaw osi, to widać w tym samochodzie naprawdę. Oprócz tego jeszcze siada się wyżej, więc łatwiej jest wygospodarować miejsce na nogi. Nad głową zresztą też jest dużo miejsca. Kanapa dzielona 40x60, podłokietnik. Znowu z dwoma uchwytami na kubki. Tu jest nawiew dla pasażerów z tyłu. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych.
dwie poduszka oddzielająca kierowcę od pasażera. Dwa ISOFIXy. Elektryczna klapa. Tu już byliśmy i 425 litrów pojemności. Podłogę można zrzucić piętro niżej. Naprawdę, dużo miejsca w środku. Często klienci zadają pytanie, czy Sportage, czy Niro. No i wybór wcale nie jest taki prosty. Główna różnica jest taka, że tu mamy wolnostojącą benzynę z hybrydą. Tam mamy benzynę turbo z hybrydą. Czyli mowa o automacie, ale benzyna turbo z hybrydą w Sportage'u jest sporo droższa. W niedalekiej przyszłości postaram się może nagrać właśnie taki filmik porównujący te dwa samochody, bo ilość miejsca w środku jest naprawdę zbliżona. Sportage może ma trochę większy bagażnik. Jeśli jesteście zainteresowani takimi filmami, zapraszam do subskrypcji kanału. Te subskrypcje motywują mnie do dalszego działania. A póki co usiądźmy za kierownicę. Póki co wsiądźmy do środka. Cyfrowe zegary. Aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego. Grafikę zegarów można zmienić na przykład trybem jazdy albo po prostu w komputerze można to poprzestawiać. Chyba trzeba aktywować Kia Connect. Jednak trzeba byłoby tutaj tym przyciskiem zresetować. Pojazd, zestaw wskaźników, motyw zestawu wskaźników i mamy zgodnie z trybem jazdy. B, klasyczny, C i dynamiczny. Zostaw zgodnie z trybem jazdy. Częstotliwość przeglądów to też ważne. Przeglądy robimy przy Niro do roku lub do 15 tysięcy. Nie można tych kilometrów ani tego roku przekroczyć. Czyli warto też sobie ustawić odrobinę szybciej. Ja zawsze ustawiam 14 tysięcy, bo pamiętajmy o tym, że też jest okres oczekiwania na wizytę w serwisie. A tak jak mówię, nie można tego przekroczyć do roku lub do 15 tysięcy kilometrów. To ważne, przepływ energii, dwufunkcyjny panel. Ten panel. Jak Wam się podoba nowa Kia Niro hybryda? 152 700 zł brutto w takiej konfiguracji jak tutaj stoi. Sprawdź, czy na tylnych fotelach znajdują się pasażerowie lub przedmioty. To jest ten system informujący o możliwości pozostawienia pasażerów. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Góra, dół, przód, tył. Tym tutaj tą wajchą zwalniamy blokadę. To było na tyle, jeśli chodzi o nową Kia Niro w wersji Business Line w kolorze Aurora Black. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 152 700 zł brutto. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.